No i witam w kolejnym odcinku oczywiście. Oczywiście, jak już mówiłam w poprzednim odcinku, dzisiaj będzie poziom The Colosseum. O, patrzcie, jaki ładny widoczek, nie? Już wspominałam chyba, że ten poziom bardzo lubię. No, fajnie tutaj ogólnie, taka fajna atmosfera moim zdaniem. Co to jest w ogóle? To mi się wydaje, że tutaj są jakieś podziemia i że na górze jest ulica, ale no, wiecie. Muszę przyznać, że tutaj nie odkryłam chyba ani jednego sekretu, ale tutaj jest sekret, bo przeczytałam w solucji. No więc, czy tak ogólnie to chyba powinnam wiedzieć, gdzie są sekrety, bo, znaczy no nie wiem w sumie, gdzie są sekrety, bo jeszcze ich nie zbierałam, ale no, jak mówiłam już przedtem, w solucji przeczytałam, gdzie one są, więc będę starała się je znaleźć. Czemu tu nie ma żadnych naboi? Albo czegoś takiego, bardzo fajnego. Właśnie, sprawdzimy nasz ekwipunek. Moje ma 4, no tak, zużyliśmy dość dużo. Teraz powtórzę głośno. 45 flar. 15, 7, no cóż. To bardzo dobrze. Może nie musimy oszczędzać. O, tutaj podobno jest jakiś taki... Jezu, dobrze. Teraz rozczula się nad moim kątem. Bóg, gdzie się tutaj jakoś... Lara wejdzie w ścianę, się zaczyna palić, ale tego nie sprawdziłam, bo mi się nie udało niestety. I wchodzimy do tej właśnie fajnej części. Nie, to jest jakieś, Boże. Nie wiem, jakiś korytarz. No i co ty przekrzywiasz łeb? Tutaj fajnie jest w ogóle. Bardzo fajni są tutaj przeciwnicy. Znaczy, no może nie fajnie, ale... Spuszczę. No właśnie, musimy zwiewać. Oczywiście. No, no, Jezu. No i tutaj. Na dole mamy szkielecika. I my się tam musimy dostać. O, i jak widzicie, mamy tam przeciwnika. Może nie widzicie. Tutaj obejrzymy sobie widok. Ale mamy tam przeciwnika. To bardzo takie fajne kształt, lewka. No w sumie. No ale my najpierw tutaj. Któryś rok, czy tam pierwszy? Było 2000. Żeby się dostać w ogóle tam, musimy właśnie sobie to o coś popchać. Fajny guziczek. No. Może to ten dowiedzieć. Czemu tutaj właśnie mnie ciekawi, czemu tutaj nie ma żadnych scenek? Nie wiem, może jakiś wiecie. Błąd. Czy coś? Żeby pokazali nam na przykład, co trzeba robić. Bo jak się gra tak pierwszy raz. Czasem się nie wiem, gdzie się na przykład tworzy bram przejścia albo coś takiego. Idziemy. Oczywiście tu mamy lawę. Nie radzę tam skakiwać. Ciekawie to wygląda. Chociaż w sumie ja bardzo mam ochotę, miałabym ochotę wskoczyć do takiej lawy. Nie mam myśli samobójczych, ale to fajnie. Sorki, ale musiałam. Chciałabym właśnie zobaczyć, jak tam jest. Znaczy no, Boże. Na pewno bym nie przeżyła. Ale tu jest fajnie. Bardzo mi się tu podoba. Nie wiem dlaczego. No, idziemy do przeciwnika naszego pierwszego w tym poziomie. Ja się kiedyś bałam tych lwów. O Jezu, jak ja się ich bałam. Proszę tylko mi nie zjedz życia. Wow, dobry lew. On żyje jeszcze? O, nie żyje. Jak widzicie, mamy tutaj trupów. Ciekawe, jak umarli. No, być może ten lew ich zjadł. Ale gdzie on jest? Aha, zapomniałam, że tu znikają przeciwnicy. Może ten lew ich zjadł, no ale chyba sami się nie powie... No chyba, że... Nie, mi się wydaje, że tu było... Że to coś, to są właśnie szczątki tego czegoś, co zjadł lew. Ale w sumie to też bez sensu, no przecież ten lew też by tutaj zdechł. Co on tutaj robił w ogóle? Na tym się wydaje, że to jakieś więzienie było i tutaj właśnie przyczepili tego gościa. Ale Jezu Boże, już się zajmuję takimi, wiecie. I kolejnego lwa mamy. Takimi głupotami już się zajmuję, mówiąc szczerze. No nie! O, nie zjadł mnie. A to ciekawe. No i znowu kolejne więzienie. Przynajmniej mogli ze sobą rozmawiać, nie? W ogóle to ile tutaj te lwy siedzą, skoro one jeszcze żyją w ogóle? Nie no, moim zdaniem powinny już umrzeć. No i tutaj mamy... O. Kamień bardzo ładny. O, tutaj się zaczęła piękna po prostu muzyczka, ją kocham. Ale oczywiście wy jej nie słyszycie, bo durny fraps nie nagrywa mi głosu. O Jezu, ale ładna. Aha, mamy jedną. Gemstone Pierce. Czy jak to się tam czyta? Uwaga, bo będzie kolejny, oczywiście. To
To jest kolejny przeciwnik, trochę, no, bądź szczerze, on jest dość łatwy do pokonania, no, ale niestety zabiera życia trochę, gdy leci na nas z tymi ostrzami. Apteczka. Tu jest nic nie ma. No fajnie, tylko że nie wiem, gdzie jest następny sekret, więc będę błądzić w poszukiwaniu. Aha, dobra, dobra, wiem. Czy nie wiem, bo w sumie nie przeszłam tego jeszcze, ale wiem tak, bo przeczytałam, nie? No nie, jest następny. Debil jeden. Nie, no oni są łatwi strasznie, oni strasznie szybko padają. A tu jest jakiś guziczek, no cóż. Co ten guziczek nam zrobi? No i oczywiście nam nie pokazali, co zrobi. Po co? Sami będziemy się męczyć. Tutaj wyleci nam ilew. Prawda? Gdzie wy jesteście? No dobra, może nie wyleci. Nie, wyżej wyleci. Ale tam chyba coś jeszcze jest fajnego. Więc tutaj pójdę. Tak, jak głupia jestem. Wyłaś. O Jezu. Jezu. Ale fajny. Fajny on jest ogólnie. No, czemu mnie jesz? No super, utknęłam. No i w co ty strzelasz, Boże, debilko? No i strzelaj w tego... No super. Więcej życia to nie mogłaś stracić, tak? Lara, czasem mnie normalnie dołujesz. Apteczka. No i Uzi zdobyliśmy, nareszcie. Będziemy szaleć, chociaż no niezbyt. Bo, znaczy no, mamy niby dużo naboi, ale to jednak nie jest dużo na Uzi. Bo Uzi jest szybko strzelne, to szybko te naboje nam wylecą. Ale opłacało się wchodzić do lwu, do lwa. Do tego, jak mu tam. I będziemy mieć czasówkę. Tak, ona polega na tym, że pociągniemy ten sznurek. Jak będziemy pociągać sznurek, to to coś stąd będzie nam wyłazić. Taki kamień fajny, o tam leży. No i my będziemy musieli szybko wziąć ten kamień, bo to będzie się nam chować. No i oczywiście będziemy musieli poskakać trochę. Najpierw przećwiczę sobie to, bo może mi się nie udać oczywiście. Czekajcie. Zapis? Dobra, spróbuję. Ale nie gwarantuję powodzenia naprawdę. Leć! Pewnie nie zdążę, no. Cholerstwo jedno. Nie zdążę, na 100%. No dziwne, ale zdążyłam. I wzięliśmy... kolejną część. Gemstone Pisa i Gemstone Pisa. Możemy sobie to połączyć i będzie Gemstone. No. Okej. Okay. To tu idziemy. Nie tu. Tutaj idziemy. Ale zanim wejdziemy tutaj, to ja... No przecież zapisywałam przed chwilą. Ja na sekundkę sprawdzę, czy się mi nagrywa w ogóle. Tak z ciekawości, bo nie mam ochoty tego nagrywać drugi raz. Dobra, sorki, moja babcia weszła. Teraz powtórzę głośniej. We haven't. Jezu, teraz rozczula się nad moim kotem. Nie ten zapis. Boże. No, i co ty przekrzywiasz łeb? Okej. Okay. Fajnie tutaj ogólnie jest. Poczekajcie, ja spyskuję. Oh no. I spadliśmy. Tutaj obejrzymy sobie widok. Piękny. To takie trochę niekształtne moim zdaniem. No, w sumie to 2000 któryś rok. Czy tam pierwszy był? To było 2000 sam. A ja tam już. No. Może tędy wyskoczyć jakimś cudem? Nie wiem, może jakiś tutaj jest błąd. Czy coś. Proszę. Dobra, kombinujesz. Idziemy stąd.
No i nagrywa się, na szczęście, więc... Uuu, i spadamy. O Jezu, przepraszam bardzo, ale chyba dałam głos, coś nie tego jest. Dobra, a tutaj jest scenka właściwie, no i możemy ją pooglądać w spokoju i w ciszy. No ale, mówiąc szczerze, mi się nie chce w spokoju i ciszy. O, on ma ten, automatyczny pistolet, ale ja nie wiem, czy w Tomb Raider Chronicles zdobywaliśmy te automatyki. No, ale wiem, że ten. No. A czekajcie, a co miał Pierre? Czy on miał Uzi czy coś? No nie wiem, ale w ogóle ten Pierre jest jakoś tak, nie wiem, tak żulowato ubrany, moim zdaniem. Jakby ze śmietnika miał te ciuchy. W ogóle taki jest, nie wiem. Jakiś taki dziwny. Cisza. Ja lubię ogólnie tę scenkę. Podoba mi się.